zwróćcie uwagę na to, że każde kolejne zadanie z kinematyki ruchu jednostajnego różni się od poprzednich tylko anturażem, tym opisem wokół tego, co się dzieje. Można to sprowadzić do takiego stwierdzenia, a tu jedzie jeden samochód, drugi samochód, dwa samochody o różnych długościach, dwa pociągi, rowerzysta, motocyklista i tak tylko zmieniają się opisy tego, co się wokół dzieje. Sama zasada, myśl przewodnia jest zawarta w tym równaniu. I z tego równania skorzystamy również, analizując ruch motocyklisty względem najpierw stojącego autobusu, a potem autobusu poruszającego się. Jeśli autobus stoi, to długość autobusu S, motocyklista przebywa z prędkością V w czasie T. Gdy autobus porusza się i motocyklista go wyprzedza, to sytuacja wygląda tak, że względem autobusu motocyklista przebywa długość autobusu, ale z prędkością względem autobusu, równą różnicy wartości prędkości V i V1, oczywiście w czasie T1. No i te dwa równania trzeba rozwiązać. Prosta sytuacja, bez komplikacji, dwa równania i dwie niewiadome.